23 lutego przypadł ostatni czwartek tegorocznego karnawału. W polskiej tradycji jest to dzień, w którym bez wyrzutów sumienia możemy pozwolić sobie na więcej. Mowa oczywiście o tłustym czwartku i związanym z nim zwyczajem jedzenia pączków. Od samego rana można było zaobserwować w kozienickich cukierniach i kawiarniach wzmożone zapotrzebowanie na ten przysmak. W naszej ofercie dzisiaj mamy pączki z lukrem, cukrem pudrem oraz ze skórką pomarańczy i do tego faworki. Sprzedałyśmy jeszcze... Nie wiem, ale bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. To zainteresowanie jest zrozumiałe, ponieważ w staropolskich wierzeniach niezjedzenie w tym dniu ani jednego pączka oznaczało niepowodzenie w dalszym życiu. Słodyczy unikam, tak, ale dziś przy tłustym czwartku obowiązkowo, a poza tym miło się spotkać z koleżankami. Ja to tak tradycyjnie jeden, no ale rodzinie też wezmę, więc tak żeby, wnuczka jest akurat na feriach, więc jej wezmę. No i mężowi oczywiście także. Na razie 4 panuje kupić, ale to jedziemy do rodziców, tam pewnie też jest większa ilość, także jakieś faworki, te sprawy. A jak to wygląda na co dzień w pana przypadku? Chodzi o pączki? O rzadko. Ja nie lubię słodyczy ogólnie. Może tak wygląd mój nie świadczy, no ale ja wolę golonkę. Mam zamiar kupić 10, a 2 zjeść. A na co dzień jak to wygląda w pana przypadku? Jadam mniej, ale zdarza się sporadycznie tak, raz na tydzień jednego zjem. Jak się okazuje, tłusty czwartek to data wyjątkowa. Wielu mieszkańców naszego miasta dopiero tego dnia przypomina sobie o niezwykłych wypiekach, jakimi są pączki i faworki, a jednocześnie pozwalają sobie na chwilę zapomnienia przed nadchodzącym okresem Wielkiego Postu.